Witam. Wbrew pierwotnym zapowiedziom widzów, jakoś kurs z wykorzystaniem bibliotek LL nie zyskał większej popularności, o czym świadczy mała oglądalność i zerowe wsparcie, zerowa ilość kaw. No ale dla zachęty jeszcze dam dostępny dla wszystkich materiał na temat odbioru na przerwaniach danych przychodzących z Warta. Na początek, aby mieć jakąś skalę odniesienia, skorzystamy z takiej typowej receptury spotykanej na wszelkich kursach. W tym przypadku korzystam tu z Forbota. Nie polecam tych rozwiązań, od razu to zaznaczę. Są słabe. Macie tu u góry link, a może o po nazwie, może łatwiej będzie to znaleźć. Pod tym hasłem szukajcie kur STM32F4-H7 albo H7 komunikacja przez UART. Ja to przez wyszukiwarkę znalazłem, używając Forbot, odbiór UART, coś takiego. No ale już myślę, że teraz nie będzie problemu, aby ten kurs wątpliwej jakości odnaleźć. Dlaczego wątpliwej? Zaraz się dowiecie. Wcześniej był taki kurs na F1, tam było trochę błędów, wskazałem je, za co zostałem zbanowany na forum. To jest jakby taka norma. I tu sposób, który się zaleca, bardzo zły, on jest dobry przy prędkościach jakichś niedużych. To jest gdzie to było? A tu akurat jest przykład, aby odebrać 10 znaków. No jest to zły pomysł, bo a jak nam przyjdzie 5 danych? Generalnie na UART-cie raczej nie wiemy, ile danych otrzymamy, więc trzeba odbierać znaki pojedynczo. I na wielu innych kursach zobaczycie tu po prostu jedynkę, czyli po odebraniu jednego znaku obsłuż to przerwanie. Na początku się włącza te przerwania gdzieś tam. O. I zwykle, żeby reagowały tu na jeden znak, a później w przerwaniu, bo niestety HAL jest tak trochę głupio zrobione, że jak odbierze ten jeden znak, to wyłączy odbiór z UART-a. Więc w przerwaniu ponownie musimy ten odbiór załączyć. A to zajmuje w HAL-u tak dużo czasu, że są problemy już przy prędkościach rzędu 0,5 megabita. Już tam, to zależy oczywiście od procka, jaki ma zegar, ale już tam możecie spotkać się z problemami. W skrajnym przypadku to jest 115-200 wam nie pójdzie. Kolejne błędy, niedomówienia będą później, ale coś, o czym wspominałem na którymś z poprzednich filmów, nikt nigdzie tu nie mówi o tym, żeby obsłużyć błędy od UART-a. Jeśli tego nie zrobicie i nastąpi błąd, a w fizycznym, praktycznym układzie prędzej czy później nastąpi, to odbiór z UART-u zostanie wyłączony, bo procedura obsługi błędu wyłącza odbiór z UART-a. Więc będzie tak, że wam UART działa i po pewnym czasie przestaje. I można długo szukać. Jako początkujący w HAL-u się z tym nieźle namęczyłem, co jest grane, że ten odbiór mi pada.
No w końcu doszedłem. Oczywiście jak to robicie na jakiejś płytce Nucleo, gdzie macie połączenie kilka centymetrów od konwertera USB, błędów nie ma i wszystko pięknie działa. Czyli tu mamy taki przykład, u autora na stole działa, tak? A w rzeczywistych warunkach już niekoniecznie. No i mam tu takie rozwiązanie, które jest bardzo funkcjonalnie podobne do tego, które zrobiłem na korzystając z bibliotek LL. Nawet nazwy tu buforów, nazwy zmiennych są takie same. To już sobie później, kto będzie miał kody, może to obejrzeć. No i takie typowe działanie. Pierwsza rzecz. O tym, zobaczcie, tu też nie ma mowy, czyli macie callbacka od UART-a, UART-ów może być, jeżeli mamy ich kilka, to skąd wiadomo, z którego UART-a przyszło przerwanie? Ano wiadomo po tym. Tyle, że tu nigdzie nie jest to obsłużone i początkujący się na pewno długo napoci, namęczy, żeby dojść do tego, że trzeba sobie sprawdzać, z którego UART-a przyszło to przerwanie, ten callback. No to jest poważny kłopot. Drugi poważny błąd to, że w procedurze przerwania, bo ten callback jest w przerwaniu wykonywany, następuje odpowiedź. To nie jest, ogólnie idea nie jest zła, ale nie schala, bo on robi tak duży narzut, co zaraz zobaczycie, że po prostu szok. I w takim rozwiązaniu jeszcze bardziej wam spadnie ta przepustowość, szybkość odbioru danych. No i tu jak widzicie jest odsyłana odpowiedź. Wszystko pięknie, jeśli macie nieduże prędkości albo szybki procek. Ale gdy będzie to większa, dużo wyższa jakaś tam szybkość transmisji, prędkość transmisji, wolniejszy procek, zacznie wam się to sypać. Także ten kurs robił jakiś, bym powiedział, teoretyk, który w praktyce nie używał tego UART-a w jakimś tam rzeczywistym urządzeniach, znaczy może tam jeden projekt zrobił na 9600 i wszystko mu hulało i zadowolony z życia, ale gdyby to zrobił na wyższych prędkościach, to byłoby zupełnie inaczej. Osobiście, aby tą wadę, nie mówię tego odpowiadania tu w przerwaniu, bo to, no to już na to nic nie poradzicie w halu, ale ten problem, nazwijmy ten problem, znaczy ten problem tu zaznaczyłem, włączane ponownie odbioru, można to sobie dość dobrze zamaskować, będzie działać dobrze jak zrobicie przerwanie od idla, ale wtedy jest inny wektor i inaczej się to aktywuje, nie tą funkcją. Na ten temat nagrałem film, jest dostępny dla wszystkich, można sobie obejrzeć w kursie C, więc można z tego wybrnąć. No ale tego na forbocie nie raczą powiedzieć. I co ja tu takiego stworzyłem? Otóż przychodzi znak, ja sobie zmieniam stan portu, żeby można na analizatorze czy oscyloskopie zobaczyć, o jakie czasy chodzi, a tu sobie napełniam bufor kołowy. Tu natomiast jest funkcja, która jest wywołana w pętli głównej. Jeśli coś jest w buforze kołowym, to zwracam. Jeśli nie ma nic, zwracam minus 1, a że zmienna jest 16-bitowa, to nie ma problemu z odbiorem wartości FF. No w tekstach to nie występuje, ale jakbyśmy przesyłali dane binarne, jest to z tym problem. I teraz może tu jeszcze zobaczymy, co robi
się z tą daną. Jak odbiorę tą daną, to odpowiadam, odsyłam ją w nawiasach trójkątnych. Teraz to wgram do mikrokontrolera. I tak przy okazji, tak jak no kiepsko jest ten HAL, jeśli chodzi o odbiór z UART-a, ogólnie te slajwy, czy to w temacie UART-a, czyli kwadratu i tak dalej, ale w iKwadracie, w tam SPI rzadko się używa tego trybu slajwa, tak w przypadku UART-a jest to bardzo, bardzo częste, no bo najczęściej, nawet jak jesteśmy hostem jakimś, wysyłamy pytanie i czekamy na odpowiedź. Czasem urządzenie takie modem komórkowy może nam przysłać coś, nawet jak nie pytamy, na przykład, że się wylogował z sieci. Więc tu te procedury, jest z tym problem, z tym halem. Druga rzecz, która mnie drażni w halu, to ADC. No jest to zrobione tak jakoś dziwnie, nie wiem, co autor miał na myśli. I no, zwykle jest tak, prawie zawsze, że przejmuję te przerwania od ADC i robię to po swojemu. Muszę wtedy z tych rejestrów korzystać, czytać noty. Z bibliotekami LL będzie tu dużo łatwiej rozwiązać to. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to robić dobrze i jak widać dobrze, szybko, z małą objętością kodu i wcale nie tak trudno jak w halu, a nawet często dużo prościej, no to zacznijcie wspierać ten kanał, zacznijcie stawiać kawy, aby był sens rozwoju, żebym widział, że coś się dzieje i te moje gadki nie idą w próżnię. No, sprawdzimy, czy kod działa. Coś sobie napiszę. Ala, no, jest. I teraz odpalę analizator. Synchronizację sobie zrobiłem o, tu na tej linii synchronizującej. Wyślemy sobie literkę X. I popatrzmy, co tu się wydarzyło. Od chwili odebrania znaku, no tak mniej więcej tu celuję, do wejścia w przerwanie, zaraz wam powiem, czemu to tak długo trwa, minęły 3 prawie 4 mikrosekundy, a tu ten czas to jest wywołanie funkcji. No te funkcje to tu nie zajęły dużo, parę linii kodu, ale jak zobaczycie w halu, znaczy nie ta, tu jest zmieniany stan portu i tu jest zmieniany, no te nasze funkcje, to co tu jest, no co to tutaj jest, no prawie nic, więc coś tu przed nami zajęło dużo czasu i jednocześnie ta funkcja, bo tu nie mam odsyłania na przerwaniach, zajęła mnóstwo czasu. Jak widzicie, no jakby przygotowanie się do odbioru następnej danej zajęło tu 5,77 mikrosekundy. Tak, tu to widać. Więc niezły kosmos. Natomiast licząc od chwili, kiedy znak znalazł się w buforze i wywołane było przerwanie, do chwili, kiedy
coś z tym robiliśmy, ile tam było poprzednio, to aż sobie zasłonicie film i zobaczycie. Czyli całość tu, jak widać, 9,16 mikrosekundy. Procek pracuje na zegarze 48 MHz. Ten szybciej nie może. A zobaczmy, co będzie, jeżeli bym wysyłał dane. Teraz jest 115-200, a gdybym wysyłał 921-600. No i dzielimy na 10, bo standardowa ramka 8N1 to jest 10 bitów. I aby było czytelnie, tu mamy czas w milisekundach, w mikrosekundach. 10,8 mikrosekundy. Co 10,8 mikrosekundy przychodzi znak. Trochę może, znaczy sytuację ratuje włączenie FIFO, ale pamiętajcie, że nie każdy mikrokontroler STM takowe posiada. Te najnowsze tak, ale na przykład w tym mikrokontrolerze mamy FIFO na UARCie 1, a już na UARCie 2, z którego korzystamy, tego FIFO nie ma. Tu mamy 10,8 mikrosekundy, a tu mamy 9,16. Niby wszystko w porządku, ale pamiętajcie, że inne przerwanie może się wykonywać i to nam się wydłuży tutaj obsługa tego i wszystko się posypie. No i w praktyce mogę powiedzieć, że na pewno się posypie. Możemy kombinować z priorytetami, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe, bo może być coś rzeczywiście dużo bardziej ważne i na przykład odtwarzanie dźwięku, gdzie będziemy, nie zrobimy tego z wysokim priorytetem, to będzie dźwięk się tam zacinał, generował zniekształcenia. Więc tu, jak widzicie, jest to dość ryzykowne, a z praktyki wam powiem, że nawet na tym 460, no połowa tego, połowa 921-600, w niektórych przypadkach też miałem problemy z odbiorem takim pojedynczych znaków. No i co z tym zrobić? Ano rozwiązanie jest banalnie proste. Tu macie procedurę obsługi przerwania, korzystając z biblioteki LL. Może jeszcze, bo zapomniałem o tym drobnym szczególe, pokażę, zanim dojdziemy do tego callbacka, co tam się dzieje. Zobaczcie. I co jest dużym problemem? Mamy kilka UART-ów i obsługa przerwań z wszystkich UART-ów, jak byłoby ich więcej, to ten handler z każdego przerwania będzie kierował na tą funkcję, czyli jakby z wszystkich UART-ów wrzucamy do jednego worka, do obsługi przez jedną funkcję, a my później musimy w naszym callbacku rozdzielić, o tu musimy znowu rozdzielić, z którego przyszło przerwanie. To jest najbardziej denerwujące na przerwaniach spinów zewnętrznych. No tak, no jest to niewypał. A gdy my piszemy obsługę przerwania, to sobie dla każdego UART-a tworzymy osobną funkcję przerwania. Oczywiście możemy to wrzucać tam sobie w jedno, robić jak chcemy, ale jak napiszemy, no nie jest to dużo tego kodu, więc dużo nie stracimy, jak powielimy to trzy razy, mamy trzy UART-y obsługiwane i dwie proste funkcje, proszę, dwie linijki kodu, no a to jest akurat stachlowanie tym pinem, żeby nas, no jedna linijka kodu tak naprawdę jest wywoływana. Jak widzicie, nie ma tu ponownego uaktywniania przerwań, ponownego odbiór. Dlaczego go nie ma? Bo go nie wyłączamy, czyli tak jak to zwykle się robiło na AVR-ach, 50-kach, 1-kach i innych. Gdzieś tam raz włączamy odbiór przerwań i teraz każde przerwanie powoduje, że zapisujemy sobie do bufora tu kołowego.
Więc nie ma tej niepotrzebnego wywołania załączenia przerwań. Poza tym to byłaby jedna linijka kodu w tym przypadku z tymi bibliotekami LL. A to co robi HAL, Więc może sobie zobaczmy, tu zacząłem przerwań pokazać, ale co w ogóle robi ten HAL? Teraz się dowiecie, czemu to tak długo trwa. Włączamy tu sobie przerwania od odbioru. No może nie jest tego kodu super dużo, ale mamy tu jeszcze wywołane, tak, kolejny. A to już suma summarum, robi się tego sporo. Tak jak mówiłem, HAL na wszystkie przypadki przygotowane sprawdza, jeśli jest przerwanie i było włączone, no to jest w ogóle jakiś chory pomysł. A teraz jeszcze zanim dojdzie do callbacka, w tym samym pliku było, co tu się dzieje? No jest tego trochę, prawda? Ma się co wykonywać. Czas procesora można marnować na wiele rzeczy. I jeszcze co ważne, oczywiście trzeba sobie patrzeć, czy te tu funkcje, które wywołujemy, jak one długie są. No tu trzeba całą ścieżkę prześledzić, bo to jest i dla DMA, i bez DMA, i tak dalej. Ale jeszcze może taka rzecz, tak się nazywa nasza funkcja. A, to będzie jako tu ją mamy w tym kodzie pod koniec wywołaną. Nie, to akurat nie ten przypadek. No, ale w każdym razie tego kodu jest tu naprawdę dość sporo, o czym świadczą czasy, jakie widzieliście, jak to koszmarnie długo trwa. No i teraz dobrze, koniec ględzenia. Sprawdzamy, jak korzystamy z bibliotek LL, jak to będą te czasy wyglądały. To jak widzicie, po prostu tylko ze względu na to, że nie załączam ponownie, nie uruchamiam procedury odbioru jeszcze raz, więc tylko raz zmieniam stan pinu. Nie ma potrzeby tego robić drugi raz, więc będziemy inaczej mierzyć, znaczy mierzyli tak samo, tylko jeden przypadek. No i tu macie, po prostu odsyłam w znak w kolorze no dobrze, odpalimy sobie no i zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. No już na oko widać, że jest dużo lepiej. Tu jest odsyłana odpowiedź. Nie jest to robione w przerwaniu, więc to odsyłanie nie jest takie natychmiastowe. No ja bym tu celował mniej więcej tak, kto chce, to sobie te logi będzie miał i sobie zmierzy dokładnie, czyli po 1,5 mikrosekundy reagujemy. Ile to jest 1,5 mikrosekundy? O ile się nie pomyliłem, to tak to wygląda. No i musielibyśmy to jeszcze przez 10 przemnożyć, bo to jest czas jednego bitu, a 10 bitów możemy odebrać, czyli ponad 6 mega bitów spokojnie odbierzemy w przerwaniach. Jest różnica? Problemy przy 4800, a już na pewno 921600, a 6 megabitów. Po prostu przepaść. No, matematyka nie kłamie, analizator nie kłamie. Oczywiście te
logi, soft otrzymacie po postawieniu kawy, a wspierający mają to za darmo. Znaczy za darmo, w ramach wsparcia. Na razie to tyle. Kolejne filmy już będą dla wspierających. No oczywiście one się pojawią, jak to mówię, na gwiazdkę. Pojawią się dla wszystkich, ale kody będą po postawieniu kawy. A o czym będą te filmy? Ano, AIDLA wykorzystamy, czyli jako przyjdzie cała ramka danych, to dopiero będziemy reagować i skorzystamy z DMA. Na później planuję obsługę i kwadrata, SPI, ADC. No tak, to co tam jest potrzebne, właściwie to więcej tam za bardzo tych peryferiów nie ma. Wyświetlacze LCD czy TFT sterowane bezpośrednio z procka to jest raczej rzadki przypadek. A poza tym no, czekam na wasze propozycje, co byście chcieli zobaczyć, jak to obsłużyć z poziomu bibliotek LL. No i można sobie pobawić się w porównanie, jak to działa, jaka jest różnica w stosunku do rozwiązań z HALA. Od razu wam powiem, że biblioteki LL, a programowanie na rejestrach, to różnicy tu w szybkości działania, wielkości kodu za specjalnie dużo nie będzie. To, co możemy zyskać jeszcze, to jest sprawa konfiguracji. Można tą konfigurację, jak teraz wykonuję, robić przez Cube'a, no i to zajmuje więcej kodu, a można bawić się i samemu robić wszystko. Wtedy ten kod będzie trochę mniejszy, ale on nie będzie szybszy. Dlaczego? Inicjalizację robimy raz. Natomiast najważniejsze to jest właśnie, tak jak tu, obsługa na przerwaniach różnych zdarzeń. I im te funkcje będą krótsze, tym obsługa ich będzie szybsza. Gdzieś tu uciął mi znowu ten... O. I tu, gdybyście to robili na rejestrach, to powiedzcie mi, czy skrócicie to? Kto pisze na rejestrach, niech sam powie, czy można to skrócić. Proszę zauważyć, że mamy tu funkcję statyczną, czyli nie ma skoku do niej i powrotu. Także czy to zrobicie na rejestrach lepiej? Nawet jeśli jakąś funkcję spośród tam 10 uda się zrobić lepiej, to czy jest sens bawić się w kod na rejestrach, a później walka przy przenoszeniu? Bo na przykład tu mamy USART RDR, tu, mniej więcej w tym miejscu. W innych będzie to trochę inaczej nazwane. Czasem te rejestry mają dwie różne nazwy, choć ten sam adres, czasem nie. No, no to tu bywa, że jakiś bit inaczej jest trochę nazwany i chociażby z tym sprawą nadawania, która tu na przerwaniach była, sobie włączę nadawanie na przerwaniach dla odmiany. O, sprawdzanie tej flagi. Jeżeli będzie FIFO, to ta flaga inaczej się nazywa i już musimy ten kod modyfikować, sięgać do dokumentacji. A tu mam to wszystko gdzieś, bo o to zadbał już ktoś, kto pisał te biblioteki, co pokazywałem przy obsłudze nadawania na przerwaniach, że korzystamy z FIFO, sprawa i tak załatwiona. I z odbiorem jest ta sama sytuacja. Sobie sprawdzamy tą flagę, ale jak będzie FIFO, to
Tak jak widzicie, tu mamy tak naprawdę inną funkcję, sprawdzamy, ale dzięki temu nie musimy, w razie przeniesiemy ten kod, nie musimy, gdybyśmy napisali w ten sposób, i tu nawet robimy w tym przypadku tego proste. Zrobiliśmy kod dla UART-a 1, wszystko ładnie, odpalamy na UART-ie 2 i już nie ma na przykład jakiejś flagi, czy na odwrót. Tu nas to w ogóle nie interesuje, bo mamy porobione aliasy i sprawa załatwiona. I tak naprawdę ta funkcja tu, ona będzie różnie wyglądała, zależnie od tego, czy procek ma FIFO, czy nie ma FIFO. Także jest to naprawdę duże ułatwienie, a kod, który piszemy, jest w zasadzie taki, jakbyśmy go robili na rejestrach. Nie ma tu tych idiotyzmów, że jeśli flaga ustawiona i nastąpiło przerwanie, my możemy te idiotyzmy wprowadzić. Jeśli film się podobał, to oczywiście proszę o lajki, wsparcie kawy, kod dla osób, które nie wspierają kanału, to dostępny jest po postawieniu kawy. Natomiast no szczegóły będą w opisie filmu. Natomiast dla wspierających proszę tylko o maila i sprawa załatwiona. Mam nadzieję, że się cykl podoba, choć nie widzę tego po oglądalności, a tym bardziej po wsparciu i kawach. Do usłyszenia.